Pan prezydent, jak i zarząd dróg miejskich ma ten dobry kierunek, ten pozytywny kierunek w kwestii zabezpieczenia tego dojazdu osobom niepełnosprawnym. Aczkolwiek chciałbym równocześnie zakwestionować tą sprawę, dlatego że ile tych miejsc byśmy nie stworzyli, to może się okazać, że będzie ich za mało. Mówiliśmy o tym na komisjach, nie tylko na komisjach, ale i na wcześniejszych sesjach. Ten problem był dotykany i ciągle przywoływana liczba miejsc w płatnej strefie parkowania 1350 i limit narzucony w prawie 100-tysięcznym mieście, gdzie wydano, przypomnę jeszcze raz, ponownie prawie 4000 kart, gdzie przyjeżdżają osoby z zewnątrz, z Kizyna, z Chełmna, z Chełmży, ze Świecia. Wystarczy popatrzeć na tablice rejestracyjne. Tych samochodów zewnętrznych jest bardzo wiele, czyli według mojej oceny, jak także wielu osób niepełnosprawnych, limitowanie tych miejsc, nawet przy uwzględnieniu czasu parkowania do 3 godzin, nie zapewni, nie spełni wymagań. Miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych nie będzie zbyt wiele. No, oczywiście w takiej sytuacji, jak teraz mamy. Natomiast od lipca tego roku będzie obowiązywała nowa ustawa, która mówi o weryfikacji tych kart, które są wydawane osobom niepełnosprawnym. Z niektórych szacunków wynika nawet, że do 75% kart używanych w tym czasie, na dzień dzisiejszy w Grudziądzu, przez osoby niepełnosprawne, jest wykorzystywana w sposób nieprawidłowy. Bądź te karty są po prostu nieoryginalne, że tak delikatnie powiem. Myślę, że po wakacjach, tak? Bo to po wakacjach będzie już wiadomo, jak ta weryfikacja zostanie przeprowadzona. Nie wiem, jak ona będzie długo trwała. Jestem przekonany o tym, że jeśli ta weryfikacja zostanie w sposób rzetelny i prawidłowy przeprowadzona, zostaną nowe identyfikatory wydane i faktycznie te identyfikatory będą posiadały osoby tylko te, które są uprawnione, a nie wnuczek, ciocia i tak dalej, albo że wnuczek jeździ na kartę dziadka. I wtedy tych miejsc, okaże się, że wtedy tych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych mamy, no nie chcę mówić, że jest nadmiarem, ale na pewno wystarczająco.